nie chcę iść w taki content, jaki Jarek uprawia, bo Jarek według mnie, tu was zaskoczę, nie jest głupim gościem. Zobaczcie, jaka tu okolica, stadion, a po drugiej stronie palety i magazyny. O, taki klimat. Istnieją też pogłoski, że ten fan, co zaatakował tego na te, to on go zaatakował tylko z tego powodu, że tamten miał prawdopodobnie koszulkę Arsenalu na sobie, dlatego się na niego rzucił, mimo że tamten miał nóż. Witam was na moim kanale. Jestem w dzielnicy Lewisham. Już kiedyś tu byłem z kamerą, ale jeszcze tu nie robiłem takiej dłuższej relacji z tego miejsca, z tej dzielnicy. Po co tu jestem właściwie? Jestem tutaj na tłumaczenie do pracy. Tak trochę mnie ta moja agencja wepchnęła na minę, bo zawsze sobie bukuję na jeden dzień co najmniej dwie i więcej robót. No i jak jest operacja, to z chęcią sobie jadę do takiej pracy, bo to wychodzi czasem bardzo różny czas. Wstępnie są 2 godziny, a może być nawet i 8. Tam prawie miałem raz 12, więc to ma sens, to się opłaca. Dzisiaj tak trochę to bez sensu jest, ten mój wypad dzisiejszy ranny, no bo się średnio opłaca, ale no nie mogłem już zrezygnować, bo po prostu by mi obciążyli tam kosztami, a jak tu przyjadę, no zarobię niewiele, ale nakręcę film i tak dzisiaj musiałbym wyjść z domu, bo nie mam już jedzenia w lodówce, więc tak czy siak trzeba było dzisiaj ruszyć dupę, więc ruszyłem dupę, tu przyjechałem, trudno, odwalę tą jedną robotę, jedno tłumaczenie, trochę wam tu pokażę dzielnicę, taką właśnie piękną, w deszczu, trochę pogoda się polepszyła, pod tym względem, że jest cieplej, tu jakie malunki są, jest trochę cieplej, ale jak widzicie jest deszczowo. Jest przyjemniej, ręce człowieka nie bolą, nie musi czapki na głowie mieć już, ale no chyba, że żeby się chronić przed wilgocią, przed deszczem padającym upierdliwymi kroplami deszczu, ale poza tym nie jest mu zimno w głowie, dobrze jest pod tym względem. Co jeszcze chcę powiedzieć? Cieszy mnie, że rosną mi wyświetlenia pod najnowszym vlogiem z Tornem HIV. Tam moment ledwo już dobija, jak ostatnio sprawdzałem, do 1000 wyświetleń. Człowiek się namęczy nad Indiami, nad jakimiś vlogami z podróży dalekich i tam ledwo ciśnie do 500 wyświetleń, a tu tak ładnie. Jakaś taka obskurna dzielnica jak Thornton Heath. Vlog, który nie wymagał jakiegoś tak dużego wysiłku, a ma wyświetlenia takie spore. No i oczywiście winduje mi temat kanału mojego Jarek na emigracji. Tyle, że ja wam mówię, ja nie chcę iść w tym kierunku. Ja nie chcę iść w temat dram. Nie chcę iść w taki content, jaki Jarek uprawia. Bo Jarek według mnie, tu was zaskoczę, nie jest głupim gościem. Tyle, że jest bardziej pazerny na kasę i leniwy ode mnie nawet. Więc po prostu miesza w tym szambie. Czekajcie, pokażę wam teraz stację. Teraz pokażę wam posterunek policji. Jeden z największych posterunków policji w Europie. No bo tutaj dużo mieszka ludzi z Afryki, więc po prostu muszą mieć
środki i muszę mieć pomieszczenia, żeby przetrzymywać kryminalistów, no bo jest to jak jest w tych dzielnicach. Lewisham to taka dzielnica afrykańska, więc po prostu to nie jest Richmond, tu nie jest spokój, że policjant spaceruje i ostrzega ludzi, żeby papierków nie rzucali, bo wlepi mandat. Tutaj się dzieją większe akcje. A wracając do Jarka, on po prostu sobie buduje kontent na takim szambie, na mieszaniu w szambie z patologią, z hejterami. Część jego widzów to jest właśnie taka patologia, co tam go wymyślają. W robocie nie byłeś, z McDonalda są kwity, paragony od 14 w McDonaldzie był, zamiast w robocie młotem walić jak wszyscy. Więc tak to po prostu wygląda, tacy ludzie tam przychodzą. A ja nie chcę w takim kierunku iść. Ja mam kontent podróżniczy, muzyczny, życiowy. Rany, to nie mój świat. Tu mamy bazar, śmierdzi tutaj jakimiś sikami. No i oczywiście też rybami, bo tu jest targ rybny i tak dalej, i tak dalej. Takie tu mamy widoki. To kiedyś taki sprzedawca perfum stał i ludzi kantował. Próbował naciągnąć na zakup perfum, tam za 20 funtów, jakichś byle jakich. A część takich próbek rozdawał i nawet takie większe te perfumy tam dawał. Ja chciałem też coś ugrać dla siebie, dla mamy, ale się mi nie udało. No i wracając do Jarka i wam jeszcze pokazuję jednocześnie tutaj widoki piękne. Jarek grzebie w szambie. Część takich odbiorców, co on ma. No tu mamy fish market. Część takich odbiorców, co on ma, to przychodzi też do mnie. Niewielu, ale część tam pisała komentarze. Ja nie mam problemu, jak mnie ktoś obraża, ale inteligentnie. Bo uważam, że jest wolność słowa i nie ma z tym problemu, że ktoś ma inne zdanie, że komuś nie pasujesz. Wychodzisz po prostu, publikujesz coś jako osoba publiczna, to musisz się liczyć, że ludziom niektórym się to nie będzie podobać. Nawet będzie jakiś lekki hejt i to trzeba tolerować. Natomiast w takich komentarzach do zatwierdzenia też mi się trafiały takie jakieś takie bluzgi. I nawet nie tylko chodzi o bluzgi, ale taki po prostu bełkot. I tego nie będę zatwierdzał, bo to już ewidentnie zaniża poziom komentarzy pod moimi filmami. Ci ludzie, co tam komentowali, to próbowali mnie wymyślać, ale oni właściwie nie umieli się wysłowić po polsku. To jest problem. A można kogoś obrazić, nie ma z tym problemu. Można kogoś skrytykować. Można kogoś wyzwać od inteligentów z Warszawy. Ja celowo użyłem na filmie tego sformułowania inteligent z Warszawy, bo wiedziałem, że się niektórzy nakręcą z was. A ja jestem, powtarzam, dumny, że jestem z Warszawy i że jestem inteligent z Warszawy. Nie mam z tym żadnego problemu. Ale mówię, część tych osób to nie umie po polsku. Ja się lepiej dogadałbym z Japończykiem, który mówi po angielsku, niż z takim Polakiem, bo oni po prostu, to nie jest mój świat. Nie mają żadnych zainteresowań, nie mają spojrzenia na świat taki jak ja mam, nieskromnie mówiąc. I o czym z nimi mam rozmawiać? O waleniu młotem w fabryce, o dramach na YouTubie, o patusach, którzy się wzajemnie nienawidzą, disują w internecie, chleją na live'ach, czy nie wiem, biją żony, jeśli by to było dozwolone w internetach, to by to robili dla wyświetleń. No to nie jest mój temat, nie jest mój problem. Tak więc nie chcę w to bagno brnąć, więc mój kanał nie będzie szedł w tym kierunku. Będą czasem jakieś moje luźne komentarze, będą komentarze nawet czasem też polityczne, chociaż też nie chcę w to brnąć, bo taka polityka tak na co dzień to mnie nudzi. Mogę się wypowiedzieć czasem, jak mi się coś zbierze. A tak na co dzień obserwuję politykę, ale się nie podniecam, tak jak większość ludzi w Polsce się podnieca. Są ciekawsze rzeczy do przeżycia w życiu. No i co, idę do szpitala w Lewisham, do pracy. Tu mamy bibliotekę, którą bardzo lubiłem, bo jestem w sumie
kolekcjonerem kart bibliotecznych, więc tu też chodzałem, mieszkając na Stratford, czy tam też we wschodnim Londynie, gdzieś Barking, to tu przyjeżdżałem celowo, żeby sobie tu wypożyczać płyty CD. Kiedy jeszcze nie było internetu na tak szeroką skalę jak teraz, nie było ściągania rzeczy z internetu, to sobie tu przychodziłem, pożyczałem sobie kilka płyt, 50 pensów płaciłem od płyty, rypowałem sobie taką płytę i no miałem fajną muzykę, jakieś Ariemy i tak dalej, Queeny, nie, Queeny to miałem w dyskografii już w domu dawno, ale jakichś takich innych artystów, których nie kupiłem, to sobie tutaj ich wypożyczałem i sobie po prostu potem robiłem kopię i mogłem sobie słuchać w domu, mieć przyjemność. Co do muzyki dzisiaj, to mnie tak dzisiaj rano lekko zdołował temat, bo szukałem sobie klipu Bryana Adamsa Everything I Do It For You, takiej ballady. Mam jej MP3 gdzieś, ale chciałem sobie znaleźć, miałem taki smak dzisiaj na tą wersję tego teledysku z Robin Hooda z Kevinem Costnerem, Książę Złodziei. I nie mogę tego nigdzie znaleźć. Bryan Adams usunął. Podobno o jakieś prawa autorskie tam chodziło do filmu i no nie można tego znaleźć. Straszne to jest. Jak człowieka bierze smak na coś i nie ma tego na dysku i nie ma tego w internecie. A mówimy o roku 2024, gdzie praktycznie wszystko jest w internecie. Takie mam zmartwienia dzisiaj. Problemy pierwszego świata. No, ludzie mają na pewno poważniejsze zmartwienia niż ja. Ale ja jestem póki co jeszcze młody, jeszcze w miarę zdrowy, więc również szczęśliwy. I tutaj jeszcze wspominając wam o Jarku, powiem wam coś w jego stylu, coś w stylu, w którym go tacy pozytywni hejterzy parodiowali, że bądźcie zdrowi, nie dajcie się wykorzystywać, jutro nagram wam znowu to samo. Coś takiego w komentarzach mu pisali. To jest fajne, to jest śmieszne. A taka patologia, co tam po prostu go wyzywa i tak dalej. No na tym się dobrze zarabia. A czy to jest dobre dla psychiki, to już druga sprawa. Rany, jaki dzisiaj ten vlog będzie bez sensu, jaka schizofrenia. Tu mamy kościółek ładny i mamy siedzibę straży pożarnej i takie kolorowe domki. Tam na wprost będzie też taki punkt wydawania jakichś różnych rzeczy dla bezdomnych. Teraz tam dojdziemy, to tam lepiej to pokażę. Tu mamy te domki kolorowe i tam, gdzie widzicie tych ludzi w tych kamizelkach odblaskowych, tam jest taki punkt nie tylko dla bezdomnych, ale myślę, że dla wszelkich takich biednych, jakichś bezrobotnych się wydaje ubrania. No to ubrania to mnie nie interesują, ubrania mam generalnie, ale żarcie darmowe to bym chętnie zjadł. Ale tu jakoś widziałem, stała jakaś ochrona, gdzieś było potwierdzanie jakiejś rejestracji, czegoś tam, więc trochę mnie to odstraszyło, bo byłem tu chętny zajść. Nie mam wstydu. No cóż, idziemy teraz już kawałeczek prosto. Tam w tamtą stronę jest Lady Well. Najwyżej później wam jeszcze pokażę tylko w okolicę Lady Well, ale na razie czas na pracę. No i witam was już spod szpitala, spod wydziału dermatologii, różowej strefy, jakbyście byli ciekawi. No i po robocie już, bo okazało się, że ta wizyta lekarska, co dzisiaj miałem ją obsługiwać, została przeniesiona na inny dzień, więc mi odpisali i wychodzi na jedno, zapłacą mi i tyle. Dzisiaj dla mnie już fajrant, taki dzień. I zastanawiam się, co tu dzisiaj zrobić. Czy pójść w tamtą stronę? W tamtą stronę jest Catford. Tam jest taka ładna rzeźba kota. Wkleję wam zdjęcie, bo tam chyba poza tą rzeźbą kota to tam nic nie ma. Więc tam nie idę. Wracam się w stronę Lewisham. Jeszcze sobie myślę, że tak na chwilę skręcę w stronę Lady Well. Coś wam tu pokażę z tego Lady Well, takiej tutaj poddzielnicy Lewishamu.
i potem pojadę dalej. Nazwa Lewisham, dla tych, co się interesują takimi tematami, pochodzi z języka saksońskiego. Lewis oznacza łąki, czyli dzisiaj to będzie meadows, a ham oznacza dom, wszelkie takie jakieś miejsce, gdzie ludzie mieszkają pod dachem. Ham teraz to ewoluowało w słowo takie bardziej nowoczesne house. Więc nazwa tutaj tej dzielnicy oznacza dom pośród łąk. Takie tam coś. Już dawno dom pośród łąk to nie jest, jak widzicie przede mną. Tu mamy taki kościółek Ladywell i tu mamy główne takie wejście do tego szpitala, co miałem dzisiaj pracować i często pracuję. Deszcz się robi, ociepla się, jest tak znośnie w porównaniu z tymi poprzednimi dniami, ale widzicie, deszcz spada, już mi buty czuję, że przemakają. No niestety, takie realia. W Singapurze też często deszcz pada, ale tam sobie mógłbym cały rok w klapkach chodzić. A tutaj no jest jak jest. A tutaj w tej dzielnicy Ladywell są takie dawne łaźnie. Tutaj mamy ludzi, którzy wspominają czasy, jak te łaźnie funkcjonowały. I otwarte w 1885. To były tam przebudowywane te, po prostu te łaźnie i tak dalej, i tak dalej. Ale już teraz łaźnie są zbędne, więc po prostu ich tu nie ma. Został tylko budynek. Fajny urbex byłby tutaj, jakby można było wejść. Ale widzicie, nie ma wejścia, jest zakaz wejścia, do not enter. Podobno mają to przerobić na jakieś takie bloki mieszkalne, na apartamentowce. Takie coś ma tutaj być w tym miejscu, ale póki co no się nie zanosi. Ładnie to wygląda. Ale niedługo będzie zrobione na wypasie, myślę. I ten urok tej brzydoty, takiej tutaj kostropatej, zniknie. Idę jeszcze to drugie miejsce w tym Ladywellu wam pokazać. I stąd się zwijam. I tak sobie myślę, że jak mam dzisiaj cały dzień, nawet zważając fakt, że jest zima, to gdzieś do 16, do 17 to słońce będzie, ten dzień będzie, to mówię sobie, pójdę dzisiaj, zobaczę coś jeszcze i coś wam pokażę przy okazji. Bo człowiekowi czasem się po prostu nie chce nigdzie jechać, a dzisiaj po prostu, jak już mnie tu los rzucił, praca mnie rzuciła w te rejony, to tu niedaleko stąd jest jedno miejsce, które od dawna planowałem, żeby wam pokazać, czyli miejsce, gdzie jest słynny klub piłkarski, taki dość ostry, i gdzie tam kiedyś pracowałem przez parę lat. To było fajne wam to pokazać. Więc jeszcze idę w jedno tutaj miejsce w tej dzielnicy i potem wsiadam w autobus 21 i stąd się ewakuuję. No bo co to więcej w Lewishamie, w domu pośrodku łąk, można zobaczyć. Jak na moje oko, to już chyba nic więcej. Mamy tutaj parczek, bardzo ładnie nazwany Ladywell Fields. W ogóle ładna nazwa tutaj tej dzielnicy. Z tego, co kojarzę, to jest nazwana od Matki Boskiej. I jeszcze z takich ciekawostek, tutaj w tej dzielnicy urodził się basista Rolling Stones Bill Wyman. No i co, i tu tak to nic ponad to, nic ciekawego. Stację mamy kolejową, kiedyś tu lubiłem do tej stacji przyjeżdżać, ale jak raz mi obciążyło tam ponad 5 funtów, to mi ochota przeszła. I jak tutaj już przyjeżdżam do Lewisham, to zawsze korzystam z DLR-u. Wtedy płacę 3 funty, 4 funty maksimum w szczycie, ale nie 5 funtów. No więc takie realia, trzeba być czujnym, jeśli chodzi o publiczny transport, bo potrafią zdzierać.
Jestem tu przy ostatniej atrakcji, którą chcę wam pokazać. Wieża ciśnień, czy tam water tower po angielsku, czyli wieża wodna, przerobiona na mieszkania normalne. To ciekawe jest. Znaczy takie rozwiązania to i widziałem już gdzie indziej, w różnych miejscach. W Luton coś takiego jest, wieża ciśnień przerobiona na mieszkania, podobno całkiem luksusowe. I nawet w Toruniu, w Kluczykach też coś takiego jest. Wieża tam zbudowana przez Niemców za III Rzeszy w 1940 roku. Przez Niemców, ale rękoma jeńców alianckich. Też jest tam używana jako właśnie blok mieszkalny, takie blokowisko. I tutaj też coś takiego jest. Całkiem ładnie to wygląda. Ciekawi mnie tylko, czy tu się dobrze żyje. Czy po prostu wynika jakieś niedogodności z pierwotnego przeznaczenia tego obiektu, ale tak, żeby się tu przejść, zobaczyć, fajna sprawa. Fajny budynek, podoba mi się. No i co? Idę do autobusu i stąd ewakuuję się i pokażę wam jeszcze inną część południowo-wschodniego Londynu. No i jestem przy Old Kent Road, po takiego charakterystycznego wielkiego Tesco. I tutaj zawsze przechodziłem przez ulicę w tym miejscu i szedłem tam zaraz po lewej do pracy. Tam będzie ulica, która się nazywa Mandela Way. Czerwone już jest, nie będę przeskakiwać. I tam pracowałem. To była moja taka pierwsza duża praca tu w UK od 2006 do 2009. W magazynie z gazetami, w takiej firmie, która też wysyła paczki międzynarodowe i tak dalej, i tak dalej. I no, jak na start, to był to dobry start. Nie była to aż taka ciężka praca. Nie była to też praca taka wiążąca za bardzo, bo jednocześnie była na etat, ale z drugiej strony też dawała taką swobodę, bo można było sobie dobierać dni, kiedy się chciało pracować. Można było pracować 3 dni w tygodniu, a jak człowiek chciał nadgodziny, to mógł robić dłużej. Potem kontrakt mi zmienili tam na 4 dni i te 4 dni miałem obowiązkowe, a mogłem pracować dłużej, jak mi się chciało. Generalnie shift tam był, ta zmiana była 5 godzin, potem chyba 6. No generalnie jak na start to było tu bardzo dobrze. Taki Pakistańczyk mnie przyjął tutaj do tej pracy, taki trochę walnięty, bo go tam wywalili dyscyplinarnie menedżera. Pozdrawiam Aliego. Wątpię, czy to będzie oglądać, ale tak po prostu. No i zleciały mi tu tak niecałe 3 lata. Opuściłem tą pracę, bo już pod koniec miałem jej dość, bo mnie po prostu nudziła. No i pół roku się prosiłem o urlop. Chciałem wyjechać w pierwszy taki wyjazd mój zagraniczny poza UK, wyobraźcie sobie. Do 2009, a poza Londynem, to ja nigdzie nie byłem za granicą. I nie mogłem się tu doprosić, więc po prostu jak już wyjazd miałem zabukowany na Wyspy Kanaryjskie, na Lanzarote, i nie chciałem tego wyjazdu odwoływać, nie chcieli mi dać urlopu, więc złożyłem rezygnację i tyle, skończyła się moja historia. Ale było tu też dużo dobrych przeżyć. Pracowałem tu z takim Polakiem inteligentnym. Pozdrawiam cię, Mikołaj. Prosiłeś mnie, żebym zrobił odcinek o tym miejscu. No to jest. Poznałem go dzięki temu, że miał w telefonie melodyjkę do piosenki Tool. W telefonie mu grało Intermission Toola, jak ktoś do niego dzwonił. Więc ja to poznałem, będąc fanem Toola i albumu Enema. I w ten sposób się zgadaliśmy od słowa do słowa. Byliśmy dobrymi kumplami. Do tej pory jesteśmy, do tej pory ze sobą piszemy. On mieszka w Szwecji, ja jestem tutaj. No więc tak to wygląda. Jak tu pracowałem. O, tutaj pracowałem, tak, dokładnie.
się teraz zmieniło. Kiedyś ta nazwa była inna. Na tym placyku się wyjeżdżało tam z klatkami i tak dalej, z gazetami. A zobaczę, co tu jest. Rany, jak zalewa mi tą kamerę. Z tym kolegą się dobrze spędzało czas. Czasem się wypiło. Czasem dość mocno się wypiło. Z dziewczynami się chodziło po różnych parkach i tak dalej, i tak dalej. Raz się to tak skończyło, że już się rozstaliśmy, ja wracałem do domu, pijany padłem i mnie zdrapali z ulicy. Na szczęście nie żadna tam izba wytrzeźwień, tylko w Anglii się idzie do szpitala, jak człowiek jest pijany, co jest piękną sprawą, bo po prostu nie musisz za to płacić. Zabrała mnie karetka do szpitala, nawet nie pamiętam gdzie ja wtedy leżałem. Wzięli mnie, odratowali, dali mi kanapkę, tam doprowadzili mnie do porządku i po tej wizycie w szpitalu rano sobie wróciłem już spokojnie do domu. Pamiętam, w głowie mi grała piosenka Pink Floyd, Comfortably Numb. I teraz tak jest jakoś cicho. Ten placyk jest taki wymarły, tu widzę jacyś robotnicy tam przez okno, ich widzę, siedzą. Ale to pamiętam, się więcej działo. Mandela Way, zgadza się. Tutaj jest wejście do biura. Nie wiem, czym Conway się zajmuje, muszę sprawdzić. Chyba jakieś roboty budowlane, bo to mają jakiś taki podnośnik na te jakieś elementy do budowy czegoś tam. No nic, życie się zmienia, świat się zmienia. Musieli tu upaść, zbankrutować, albo się przenieść do lepszego miejsca. No i tu po prostu sprzedali to miejsce właśnie tej firmie, co teraz to obsługuje. A wcześniej to był, już wam powiem, chyba mogę powiedzieć, Menzies Distribution, D&DS. No i tutaj byłem pracownikiem tego wspaniałego miejsca. Ale dobrze, że się skończyło i dobrze, że już do tego wracać nie muszę i tu pracować nie muszę. Miałem tu dobrych kolegów, oprócz tego Polaka, jak wam wspomniałem, szczególnie na zmianie wieczornej miałem dobrych kolegów, murzynów. Kierownik był jebnięty, Everton, od klubu piłkarskiego miał ksywę, czy to nawet nazwisko było. I no, ci murzyni byli różni, z Konga, z Jamajki, tam z różnych krajów. Ale że oni się opierdalali, to mi też było łatwiej pracować. A z Polakami potem się przeniosłem na ranną zmianę, też pracowałem. Chciałem się przenieść na ranną zmianę tylko z tego powodu, żeby móc grać koncerty. Bo nie pasuje mi i nigdy nie pasowało mi wstawanie rano, ale się przeniosłem właśnie z tego powodu. Z Polakami już tak średnio się pracowało. Już nie mój świat. No, a na wieczór... Na początku było najlepiej. Człowiek przychodził tu na godzinę tam 15, 16, tam chyba nawet 17, kończył o 22 i wracał do chałupy i było super. I takie wspomnienia. Idę stąd, bo mnie zalewa i jeszcze jedno miejsce wam pokażę. Lokal kurczakowy, nazwany na cześć tutaj klubu piłkarskiego, myślę. Po prostu właściciel lokalu nie chce, żeby mu zdemolowali to miejsce, więc tak nazwał po prostu, żeby się podlizać, no i żeby mieć więcej klientów. Już jestem niedaleko tutaj klubu słynnego, czy słynnego, zależy jak to rozumieć, klubu Millwall. Jako, że z racji tego, że pracuję jako steward na stadionach, czy teraz już staram się tam w ogóle nie pracować, redukować te prace, ale no, mogę sobie wpisać w rubryce zawód wykonywany
steward stadionowy, stójkowy, to mimo że pracowałem w wielu miejscach w Londynie i poza Londynem, to akurat tutaj na tym stadionie, do którego właśnie teraz idę, to nigdy nie pracowałem. W sumie zaraz bym sobie mógł spróbować tutaj. Nawet znam firmę, która rekrutuje do pracy na ten stadion, ale no na razie nie, nie śpieszy mi się. Idę na razie zobaczyć ten stadion, The Den. Symbol tego klubu to jest lew, czyli to jest to taka jaskinia lwa. Tam widziałem w internetach, że jak goście, fani przeciwnej drużyny do nich przyjeżdżają, to są trzymani jak zwierzęta w klatkach. Zabezpieczenia są tu jak więzienie o zaostrzonym rygorze. Nie no, może trochę przesadzam. Nie jest tak, ale czytałem, że na przykład jak przyjeżdżają tu kibice drużyny przeciwnej, to zalecane jest, żeby wysiadali na London Bridge i tam policja zapewnia im bezpieczne dojście, segregacji od tych tutaj miejscowych. No bo tutaj ci kibice Millwallu są dość krewcy. Ich motto to jest no one likes us, no one likes us, no one likes us and we don't care. Czyli nikt nas nie lubi i mamy to gdzieś. No w sobie fajne motto. Podoba mi się. Jest tu ten klub słynny bardziej z chuliganerii niż z jakichś wybitnych osiągnięć ich piłkarzy tutaj. Pierwsze dymy słynne to ten klub miał już w 1906 roku z klubem, który się znajduje tu po przeciwnej stronie Tamizy, z West Hamem, którego oni bardzo nienawidzą. Jeden i drugi klub, i Millwall i West Ham, zrzeszał dockersów, czyli takich pracowników portowych, i West Ham strajkował, Millwall nie strajkował, Millwall byli łami strajki i po prostu od tego czasu zaczęła się taka nienawiść między nimi. I w 1906 były pierwsze bijatyki i to dzisiaj tak się tu zdarzają jakieś tam incydenty. Taka chuliganeria ma oczywiście swoje wady, bo często to jest mordobicie bez sensu, czasem to jest krzywdzenie też niewinnych ludzi, bo jak ktoś atakuje i dostanie w mordę, no to mu się należało, ale jeśli po prostu trafia na niewinnych jakichś tam piknikowców, co przyszli zobaczyć mecz, no to, no to nie jest fair. No w każdym razie tutaj jest jeden słynny fan tego klubu, Roy Larner, czyli jak on to siebie określił w książce, którą sam napisał, Lew London Bridge, Lion of the London Bridge. I ten kibic zasłynął z czegoś pozytywnego zdecydowanie, jakby ten atak na Borough Market, to rzucił się w pubie na atakującego gołymi rękoma. Dostał 8 ciosów nożem, wylądował na intensywnej terapii, ale ocalił wiele żyć. Po prostu bohaterem się stał. A że miał tam jakieś tam wcześniej występki kryminalne, no taki tu żywot jest klasy robotniczej. O, tu mamy ten wiadukt taki słynny. No i już mamy stadion. Tutaj ci kibice idą na mecz. No i tutaj jest bardzo dobre miejsce, żeby jakby tutaj ktoś szedł z drużyny przeciwnej, żeby go otoczyć i mu wpierdolić po prostu. No tu za bardzo nie ma ucieczki. Widzicie, to są płoty z jednej, z drugiej strony. Takie realia. Idziemy zobaczyć ten klub z bliska. Widzicie, jakie tu klimaty takie robociarskie są. Biało-robociarskie. Warsztaty samochodowe. O, tu mamy jakiś mural taki ku czci jakiegoś piłkarza. No i mamy oczywiście już słynny stadionik. Nigdy tu wcześniej nie byłem. Nigdy mnie nie ciągnęło.
A dzisiaj sobie zobaczę. Meczu nie ma, widzę cicho, jest spokojnie, więc się po prostu rozejrzę. Tylko tutaj steward jakiś jeden stoi, pilnuje, żeby stadionu nie wynieśli. Zobaczę, tu jest też taki niebieski autobus. Nie wiem, gdzie on jest, ale zaraz obejdę naokoło, może go znajdę. Jak nie, to pójdę z drugiej strony. Zobaczcie, jaka tu okolica, stadion, a po drugiej stronie palety i magazyny. O, taki klimat. Istnieją też pogłoski, że ten fan, co zaatakował tego na te, to on go zaatakował tylko z tego powodu, że tamten miał prawdopodobnie koszulkę Arsenalu na sobie, dlatego się na niego rzucił, mimo że tamten miał nóż. No ale wykonał dobrą robotę, obronił ludzi, uratował życie ludziom, więc chwała mu. I jeszcze na dodatek pocisnął kasiorę, bo wydał książkę i na tym też zarobił. Z korzyścią dla siebie. Zasłynął po prostu w historii. Z takich jeszcze ciekawostek o tym klubie, bardziej o takiej ich przemocowej historii, to jako broń używają tutaj, tu jest fajny taki prześwit, jak tu ładnie. Jako broń używają tu tak zwanej cegły Millwall, no bo raczej tu im ochrona nie pozwoli wnieść siekier łomów, chociaż jakby mogli, to na pewno by korzystali z tego przywileju, więc dlatego po prostu mają te tak zwane cegły Millwall. Cegła Millwall polega na tym, że w gazetę zawijane są monety albo czasem gwoździe i wtedy taką cegłą się po prostu przywala w gębę, w twarz przeciwnikowi. No i to musi boleć. Używają też kul bilardowych do ataków, więc no takie tu realia są. Idziemy jeszcze ten kawałeczek. To najbliższa stacja kolejowa jest South Bermondsey, ale ja będę chciał iść do Jubilee, żeby już sobie tak wygodnie pojechać do centrum i do siebie. Nie chcę mi się tutaj przebijać pociągiem. Kawałek jeszcze tu przejdę, bo widzicie, jakie klimaty. Naprawdę tu jest pięknie. Tutaj kibice tego klubu to są raczej taka biała klasa robotnicza. Ja tam nie jestem za jakąś tam segregacją czy czymś, ale no ta biała klasa robotnicza, tak jak na moje tam rozeznanie w internetach, coś czytałem i tak dalej, to ma taki etos. Wiadomo, że jest to chuliganeria i tak dalej, ale też mają taki etos, tu jak fajnie zrobione, że po prostu na przykład by nie pozwolili na jakieś takie lewackie bzdury, jak klęczenie ku czci kryminalisty, co chciał zabić kobietę w ciąży i tak dalej. To jest fajne, kurde. Taki syf, malunki, jakie ładne te diody. Życie bym nie pomyślał, że coś tak ładnego może się zdarzyć w tak obskurnym miejscu. Tu mamy jakieś farby do malowania. Co? Co on się na mnie patrzy tak? Podziwiam tutaj okolice jego pięknego klubu. Wypadał czy z West Hamu, nie jestem. Albo z Arsenalu, nasz prześpieg i nie przyszedł. Oj, no takie tu realia. Tu jest obskurna okolica. Idealny klimat dla takiego klubu.
jakie reklamy. Rusztowania, tutaj stanowisko dla dokersów, ale ładne światełko jest tam na środku boiska. I tu widzę ten słynny autobus, nie wiem czy się da do niego dojść, ale spróbuję dotrzeć do niego jak najbliżej będę w stanie. Obszedłem stadion, autobus zobaczony, tu jak pięknie, więc misja myślę wypełniona. No i żegnam się z wami koło stacji Bermond Z, stąd już wsiadam do Jubilee Line, jadę do domu. Połaziłem sobie, polatałem jeszcze po drodze. Karetka. Ale taki inny dźwięk ma niż zwyczajnie mają. Po drodze jeszcze sobie wstąpiłem do tego Millhouse'u, czyli chicken shopu, baru z kurczakami. Zamówiłem sobie tam chicken fillet burger meal za 6,99, więc drogo jest. Normalny chicken fillet, niepowiększony o hash brown, nie żaden magnum, nie żaden tower, tylko zwykły 7 funtów, no bo tam biali ludzie mieszkają, więc Englisze po prostu są chętni, żeby zapłacić więcej, stać ich, więc z Angliszy można pociągnąć więcej. No ale raz tam w życiu byłem, raz tam zjadłem, więcej tam jeździć nie będę. Zjadłem burger normalny, ani zły, ani dobry, w porządku. Najeść się można, świeży, smaczny, ale nie jakiś super. Potem jeszcze sobie trochę pochodziłem, robiąc zdjęcia tych takich terenów naokoło stadionu, industrialnych, mniej lub bardziej. No i potem sobie myśliłem jeszcze kolejne zadanie, żeby otworzyć sobie moją drogę do pracy w tej gazeciarni, w tym magazynie. Pamiętam, że jak na początku do tej pracy chodziłem, to szedłem tu od stacji Bermond Z, a później od Elephant and Castle, ale na początku chodziłem od Bermond Z i próbowałem właśnie tą trasę sobie odtworzyć. Nie byłem w stanie spamiętać, jak ja już szedłem, to było bardzo dawno temu, 2006 rok, 2007, więc zatarło się. Może gdzieś mam to zapisane na zdjęciach, jak tam kiedyś łaziłem, ale to były dawne, dawne dzieje. Chodziłem tam sobie, próbując ustalić, trochę zdjęć porobiłem i jeszcze z takich ciekawostek szedłem już taką całkiem dobrą dzielnicą, dobrą, bardzo dobrą dzielnicą, w drugiej strefie, gdzie ludzie tu mieszkają biali, czarni, skośni, różni, ale takiej przyzwoitej dzielnicy, nie jakiejś takiej szemranej, i mnie zaczepił czarny murzyn. Dobrze wyglądający, dobrze ubrany, nie jakiś dziad, nie jakiś ćpun z wyglądu. I on mnie zagaduje. No dobra, zagaduje mnie, to ja mu odpowiadam, że tam pierdu, że tam się rozglądam, szukam drogi do pracy mojej i tak dalej, sobie zwiedzam tu. No a on mnie pyta o pieniądze. Na szczęście było sporo ludzi, ja też za bardzo nie byłem miękki wobec niego. I po prostu odszedłem, no bo to bezczelność jest. No on chce wyłudzać od białasa pieniądze, dlatego właśnie ludzie są do nich tak uprzedzeni, dlatego tak jest po prostu na ich kontynencie i w krajach, gdzie oni dominują, czy w miastach, gdzie oni dominują, czy w dzielnicach, gdzie oni dominują, gdziekolwiek, gdzie oni dominują, jest po prostu tak, jak jest, po prostu syfiasto, taka mentalność. Ostatnio też oglądałem taki filmik, gdzie czarny biegł za kobietą białą i ona uciekała przed nim, bojąc się, że zostanie pewnie zgwałcona, albo okradziona, albo zamordowana. I on dogonił ją aż pod mieszkanie jej, pod jej dom. I okazało się, że wcale nie miał wobec niej złych zamiarów, tylko chciał jej oddać portfel, który jej wypadł.
i przesłanie tego filmiku było, o, nie trzeba być tak uprzedzonym. No ale niestety, jak większość się zachowuje jak śmiecie, jak naciągacze żałosne, patologia, to nawet taka dobrze wyglądająca, to trudno nie mieć uprzedzeń wobec ludzi, którzy są mniejszością, a mogą być w porządku. No takie coś. Dotarłem tutaj już do Bermondsey. Oczywiście przesłanie do widzów Jarka, co tam szukają kwitów na niego, że on do roboty nie chodzi. Nie chodźcie tak jak on dookoła komina. I przede wszystkim nie chodźcie tak jak ja, bo ja chodzę więcej niż on. Bo i na mnie byście kwity znaleźli, że w McDonald'sie byłem o godzinie 14 i w robocie nie siedzę, nie walę młotem przez 12 godzin, a z overtime'ami to i 15. Jak człowiek nie wali w robocie 15 godzin, czy 12 przynajmniej, od rana do wieczora i do usranej śmierci, to nie jest prawdziwym Polakiem ciężko pracującym. No niestety, ja prawdziwym Polakiem nie jestem, jeśli chodzi o takie kryteria. Tyle, kończę. Podobało się, lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie. Aha, i jeszcze coś chciałem dodać. Ten vlog pewno teraz będę montować jako pierwszy, a jeszcze w zapasie mam vlog z Tam Smith. Jak było trochę zimniej, ale naprawdę piękny film mi wyszedł i mam nadzieję, że uda mi się go zmontować tutaj zaraz po tym filmie, co teraz w tej chwili nagrywam. A jeszcze w międzyczasie upchnę dwa komentarze, polityczny i taki mini Q&A. Więc oglądajcie kanał, a potem wracamy do Indii. Bo to, co wam pokazałem w Indiach, jak do tej pory, to niewielki był skrawek tych moich przeżyć tam. Do zobaczenia, do usłyszenia, cześć.